Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Layersów. Lecimy dalej. Niestety system save'ów sprawił, że cała ta sekwencja tutaj związana z wybieraniem kierunku lewo-prawo cofnęła się mniej więcej chyba do początku, a przynajmniej tak mi się wydaje, bo nie ma żadnych tutaj dodatkowych rysunków obok tych portretów, aczkolwiek postanowiłem wykorzystać tę okazję, żeby być może podjąć jakieś inne decyzje. Nie wiem dlaczego, ale kusi mnie pójście w prawą stronę, w stronę naszego ojca, głównie biorąc pod uwagę to, że nie zmienimy historii tego, że nasza matka odebrała sobie życie, ale być może uda nam się jakoś zmienić spojrzenie córki na przeszłość w przypadku jej ojca. Dowiedziałem się też, że chyba w tych scenach retrospekcyjnych jest trochę więcej interakcji niż mi się wydaje, szczególnie kiedy mamy taki nagły błysk i cofamy się do czegoś, ja potem muszę jakoś zareagować. Chociażby wypunktowaliście mi, że nie powinienem jak debil ignorować wszelkich poleceń naszych rodziców i być niegrzecznym dzieckiem, bo to może być taki odpowiednik czerwonego koloru z historii malarza, dlatego może postaram się być grzeczniejszy. Oraz, że na przykład mogłem wejść w interakcję z gramofonem, kiedy była ta retrospekcja matki cierpiącej w łóżku, żeby ją uspokoić. Ja tego nie zrobiłem, bo dosłownie obszedłem tam metr kwadratowy może dookoła, ale nie podszedłem do gramofonu, więc tego nie zauważyłem. Więc będziemy to badali. Zostawcie lajka, jeżeli lubicie serię i ruszamy przed siebie. Idziemy tutaj. Niewątpliwie was równie mocno jak mnie denerwuje cały motyw tego cholernego rybiego oka. Nie wiem po cholerę to jest zrobione. Oh, come on, don't be afraid. Dobra, widzę, że tutaj... Here, try for yourself. Niektóre sekwencje będą wyglądały tak samo, chociaż zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało. Zagrać na fortepianinie, co? Tylko, że ja nie mam absolutnie zielonego pojęcia, jak mam na nim grać, więc może powinienem na nim niekoniecznie grać? Nie wiem, nie mam tutaj żadnych instrukcji, które nuty naciskać. Ta cała tutaj pięciolinia kompletnie nie ma najmniejszego sensu. A jeżeli gra ma ode mnie wymagać, żebym grał odpowiednio, to mogą się w dupę pocałować, bo nichu ja nie potrafię. Still not quite there. Mhm. Matka, widzę, ma podobne podejście co ojciec. Dlaczego malujesz konika na różowo, a ta... O, dlaczego... A ty dlaczego nie potrafisz jeszcze grać na pianinie? Okej, okay, dobra, nie wiem, czy powinienem tutaj dalej próbować grać, czy nie powinienem próbować grać? Nasza matka powinna... Dobra, okej, przepraszam, nie chciałem. Jezus Maria. Może nie powinienem jednak grać? Czy ja mogę wyjść stąd po prostu teraz? Mogę się uwolnić z tego pomieszczenia? Nie próbować grać dalej? Nie, jest zamknięte. Cholera jasna, no dobra, trudno. To sobie jeszcze raz kliknę. You know what? I have an idea. Go get your crayons. Oj tak, niewidzialna matko, to może być lepszy pomysł. Zamiast wkurwiać jeszcze bardziej rodziców moim nieudolnym graniem. Kredki! Let's go! Dobra, co mam zrobić z kredkami teraz? Może raczej nie powinienem tutaj malować po tym, ale... teraz się pojawiły kolorki i teraz mamy tutaj. To mi się podoba, okej. Dobra, kwadrat, kółko, serduszko. Dobra, teraz to może w końcu będzie jakieś do zagrania dla mnie. Dobra, kwadrat, kółko, serduszko, kwadrat. Czyli kwadrat, kółko, serduszko, kwadrat, kółko, trójkąt, gwiazdka, trójkąt. Kółko, trójkąt, gwiazdka, trójkąt, a na sam koniec kółko X. Kółko X. Ha, ha, ha. O cholera, dobrze, czyli może powinienem się ich słuchać. Ja, to mi się podoba. Okej, dobrze. Czyli jednak to było chyba lepsze rozwiązanie, takie bardziej pokojowe względem moich rodziców. Może nie będę próbował tutaj robić aferek wszędzie dookoła, tylko spróbuję się bardziej wsłuchać w te wszystkie słowa, które się dookoła mnie pojawiają. Mimo iż jesteśmy wzrostu przeciętnego szczura, to jednak możemy mieć tutaj mocny wpływ na to, co się będzie działo. Teraz obstawiam, znowu będzie sekwencja... Ja pierdolę, dobra, zapomniałem o tym cholernym psie. Ażech się zląk! Jezus Maria. Tak, będziemy znowu zbierali ten obrazek, ale już pamiętam poprzednio, jak to robiłem, więc nie powinno to być aż tak skomplikowane. Pytanie, czyj obrazek teraz będziemy zbierali? Ojca czy matki? Tutaj mamy znowu tę szufladę, tak więc podsuwajmy te wszystkie szuflady jeszcze raz. Cała ta sekwencja nie była super długa. Spróbujemy sobie w tym odcinku przejść ten dodatek, o ile będzie to w 100% możliwe. Ale teraz, no właśnie, była kwestia tych cholernych kolorów. Czy ja powinienem wybrać czerwony czy zielony? Nie mam zielonego pojęcia. Może wybierzemy czerwony? Czy czerwony w jakim stopniu nie symbolizuje naszego ojca? Czy już powinienem stąd iść? Nie mam zielonego pojęcia, ale lecimy przed siebie.
No i nagle świat wraca do normalności. Wózek naszej matki, wcześniej gdzieś tam w domu leżała noga naszego starego, bo nie wiem dlaczego, ale często mi się to pogrzmociło podczas mojej podstawowej historii malarza i mówiłem, że to do matki należała ta noga, kiedy to należało do niego, bo były tam jakieś informacje, chyba że on walczył na wojnie. Dobra, idziemy dalej w stronę naszego ojca. Może uda nam się go udobruchać. Może jakoś nam przebaczy. Może troszeczkę... Przynajmniej w naszych wspomnieniach będzie mniej pierdolnięty. Czy jest na to szansa? Nie mam zielonego pojęcia. Ostatecznie córka powróciła do tego domu, żeby, nie wiem, chyba jakoś zawalczyć z traumą, którą zostawiło na niej całe to życie. Więc kto wie, może uda nam się jej jeszcze pomóc. Co leżało tutaj? Nie jestem pewien. Karteczka! Ach, no tak. Dzienny plan, który bierze pod uwagę płakanie. To mi się podoba. O Jezus Maria, jest ta super creepy lalka. Okej. Dobra, bye bye. Lecimy dalej. No tak, ten korytarz się będzie wydłużał teraz. A mam nadzieję, że w miarę szybko przebrniemy przez całą tę sekwencję, żeby już dotrzeć do czegoś świeżego. Jezus Maria, czy to samo widzieliśmy wcześniej? Jakaś ostro popieprzona postać, wyglądająca jak manekin z rogami. Dobra. Nie będę się swingował na moim żyrandolu. Ach, no tak, mamy z powrotem tutaj ogień. Zapomniałbym. Ale chyba muszę tutaj w jakąś bardziej jakby agresywną interakcję z tym wszystkim wchodzić. Dobra, dobra, okej, okay, let's go, let's go. Nienawidzę gier, które mają rzadkie i słabo komunikowane autozapisy. A niestety layersy należą do tego rodzaju gier. Ale może sam się proszę o takie efekty, kiedy po prostu dawkuję sobie grę, która powinna być przechodzona, nie wiem, w jednym posiedzeniu? Bo w końcu to jest takie bardziej horrorowe doświadczenie niż Resident Evil, który opierał się na trochę innych zasadach. No dobra, mamy tutaj obrazek, co? Znowu obrazek matki widzę. Szkic raczej, znowu się rozpada na trzy kawałki, a my idziemy ich szukać, więc let's go! Mam nadzieję, że damy radę. Pierwszy chyba się... Nie, nie chował się tutaj. Dobra, zamykamy, zamykamy, tiruriru. Gdzie będą te kawałki? Pamiętam, że schodziłem tutaj w ogóle całkiem mocno po schodach w dół, ale nie pamiętam, gdzie dokładnie się znajdowały te wszystkie fragmenty. Szafeczka? Nie, cholera jasna. No niby jestem wzrostu szczura, ale jakoś tam jednak potrafię tutaj manipulować niektórymi elementami otoczenia. Pieprzyć te globusy! Tutaj? Ha! Dobra, mamy pierwszy kawałek, prawy dolny. Czy on teraz jest inaczej ułożony niż poprzednio? Nie mam zielonego pojęcia. Plus wydaje mi się, czy ja teraz tam widziałem schody do góry? Nie, znowu mamy schody w dół. Ojej. A no ona taka... Nie, myślałem, że ma trochę wykrzywione usta, ale tylko mi się wydawało. Dobra, dziecko, pozbieraj obrazek, bo rodzice cię znowu tutaj, nie wiem, wrzucą w pożar, połamią ci nogi albo zrobią jeszcze coś bardziej przerażającego. Nie jestem pewien, jaki nastrój panował w tym domu. Tak, 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 to już widzieliśmy. Staram się tutaj raczej przebrnąć przez tę sekwencję szybko, bo być może uda mi się pozbyć tego pieprzonego efektu rybiego oka jak najszybciej. Bo już widziałem... Jezus Maria, ale nadal zapominam, co się tutaj działo po drodze. Widziałem w komentarzach opinie na temat rybiego oka, że nawet jak wam zwykle nie przeszkadza, tak ta gra przyprawia was o ból głowy. I muszę się z wami kompletnie zgodzić. Coś jest tutaj, kurwa, nie tak. Kto to wymyślił, ten naprawdę powinien przemyśleć swoją przyszłość w gamingu. Dlaczego niby efekt, kurwa, rybiego oka miałby działać w przypadku tego, że się jest dzieckiem? Dzieci tak widzą świat? Wątpię. O, ty, tutaj spada trzeci kawałek i okej. Mamy komplet. Możemy wracać na górę. Raz już nie wnikam tutaj za bardzo we wszystko, co widzę dookoła, dlatego też idzie to o wiele sprawniej. Będziemy mogli poznać resztę tej historii. Zwiedzić w sumie też resztę domu, ponieważ... na tym się to ostatecznie kończy. No mamy ten obrazek. Hey there, young lady. Shouldn't you be in bed? It's all right. You can stay. Just don't make too much noise. Daddy's working. Ojej, jaki on miły teraz. What do you mean, who's that? It's mommy. What? That's not what mommy looks like? Well, she does to me. Okej. Zastanawiam się, dlaczego mam wrażenie, znaczy, ja wiem, czemu mam wrażenie, zastanawiam się, dlaczego ten obrazek wygląda tak, jakby prawa część twarzy była kompletnie inna od lewej, w sensie te dwa kawałki u góry. Tam kolczyk mniejsza, ale jedno oko ma niesamowicie jakby powiększone względem drugiego, źrenice jest rozszerzona, drugie jest takie spokojne, a to prawe jakby, nie wiem, przestraszone? Może jakaś mała nadinterpretacja ma tutaj miejsce z mojej strony, chociaż mi się nie wydaje. Dobra, mamy pokoje, pokoiki. Wydaje mi się, że zaraz znowu będziemy tutaj obierali któryś kierunek. Wydaje mi się w ogóle, że poprzednio musiałem być jakoś bardzo blisko całej tej... całego końca tej sekwencji, bo coś czuję, że chodziło tutaj o zebranie tego całego obrazu.
O Jezus Maria, dobra, teraz już nawet nie ma obrazka żony. Macki czarnej farby wychodzące z obrazu naszego ojca totalnie wszystko pochłonęły. A nie, nie, przepraszam, jest obrazek matki, ale jest tak malutki i zepchnięty na bok. Dobra, trudno. Zdecydowałem się tutaj statusem obcować, to spróbujmy lecieć dalej. Kto wie, co sobie ta córka teraz myśli? Ciekawe, czy ten się podzieli jakimiś wspomnieniami po tym, jak ją zabrali z tego domu i umieścili w jakiejś... Ja pierdolę te lalki, naprawdę. Moje dziecko chyba nigdy nie będzie miało lalek, patrząc po tym, jak dużo horrorów jest opartych na nich. No, halo, kurwa. Czy ja nie dam rady tutaj wejść? Dobra, okej, musiałem się trochę przecisnąć. A może jednak? Nie? Dobra, idziemy dalej. Mamy ciacho! Ale zapierdala. Oczywiście, że imienia nie dostanę. Wszyscy tutaj są tak przerażająco anonimowi. To mi się dodaje troszeczkę do takiego creep faktora całej tej opowieści. Co ja mam kurwa ze sobą zrobić? Nie mogę na to wejść! Halo, zawrócić? Nie no, raczej chyba nie o to chodzi. Czemu te schodki nie chcą działać? To kurwa za malusieńki jestem, żeby po nich wejść? Halo, nie mogę skakać, ty. A mogę przybliżać sobie widok, ale nie, to zdecydowanie nie o to chodzi. Come on! Czy ja powinienem wrócić teraz? Nie no, nie ma takiej opcji, żebym musiał wracać. Cyk, pyk, 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 tutaj wchodzę, a te... O! Musiałem przysunąć, ale... Jabłkami ktoś mi w mordę rzucił, świetnie. Co... Kurwa, teraz nożem? Czy ja słyszałem wbijanie się noża? W ziemię, czy w szafkę obok mnie? Czy w naszym domu latały noże? Mam nadzieję, że nie, to raczej niezbyt dobre warunki dla dziecka. Kurwa, jeszcze teraz jakieś 3D efekty mają tutaj miejsce. Nic, kurwa, nie widzę, widok nie jest przybliżony. Cała ta sekwencja została chyba stworzona, żeby przyprawić nas o ból głowy przepotężny. You have to come out. She's waiting for us. Don't make me do this by myself. Jezus Maria, dobra, to ciasto. No. O kurwa, no i nie dosłuchałem do końca, bo myślałem, że to koniec. Come on. Jeszcze się bujamy na boki. To ciasto zdecydowanie nie było już tak pieczołowicie przyrządzone jak poprzednie. Ciekawy jestem, czy wynika to właśnie z tego, że... Zeżygam się. Naprawdę. Bloberzy, jeżeli wy to widzicie, co wam do głowy strzeliło, żeby tak to zaprojektować? I dlaczego nie ma opcji, które by mi pozwalały jakoś to, nie wiem, zredukować? A może to nie jest deterioracja tego całego ciasta, tylko po prostu bardziej idzie w stronę takiego artystycznego? Kto wie, może klucze wiolinowe byłyby powbijane u góry, takie zrobione z czekolady polanej na jakimś papierze, zamiast kredek, gdybym poszedł w stronę matki. Why would you do this? What am I supposed to do now? I can't do this without you. Okej, czyli to jest moment, w którym żona już odebrała sobie życie. A my nie wiedzieliśmy, co mamy ze sobą począć, co? No cóż, nie wątpię, że musiało to go wprawić w stan całkiem potężnego osłabienia psychologicznego. Dobra, pierdolę, idę po prostu przed siebie. O, wilk! Wilk jest dziki, wilk jest zły, a kanapa stoi tutaj. Co tam, wróciliśmy? Czy dalej jestem dzieckiem? Nie, spadam coraz niżej, ja cię dupcę. Lalki biegają, obrazy migają, farby się rozlewają. Tak, z jednej strony wilk, z drugiej strony pieseł, ale co ten pieseł robi? Goni nas? Goni jakąś lalkę? Co to ma znaczyć? Jak ja mam to w ogóle interpretować? Nie wiem, co się dzieje. No mamy pieseł. O, halo! Na kogo on skoczył? Czy pies był niebezpieczny? Z historii malarza wywnioskowałem, że ten pieseł to prędzej został pozbawiony życia przez tego właściciela. Oh no. Honey, I need you. I need my medicine. Próbuję wypatrzeć, co to jest, ale chyba szczegółów tutaj nie wypatrzę. So much. Why won't you help me? Why are you punishing me like this? Whatever I did, I'm sorry. Cóż, no, nie da się ukryć, że takie tragedie jak zniszczenie większości ciała, poparzenie go w wyniku pożaru, odebranie sprawności drugiej połówce potrafią wprowadzić no naprawdę bardzo potężne jakieś napięcia pomiędzy ludźmi. Nie każdy potrafi sobie z tym dobrze poradzić, nie każdy wie, jak sobie zdrowo w ogóle z tym poradzić. No i potem kończy się to tak. Zaginiony kot, pan Czmychacz, nagroda moje lalki, adres. O nie, mieliśmy też kota! Come on. I kotel też zaginął. Jaja sobie robicie, naprawdę.
Ile zwierząt w tym domu jeszcze straciło życie? Wolę nie pytać. Proszę, wyślijcie mnie już z powrotem do normalnego świata, gdzie jestem normalnym człowiekiem. Tutaj mamy jeszcze kotkę jakiegoś. Tutaj możemy się wspiąć na górę, ale w jakim konkretnie celu nie jestem pewien. Możemy poskładać kotka z powrotem, ale jeszcze nie ma jakiegoś kółka, dobra. O kółko się pewnie damy radę wspiąć gdzieś tutaj. Dobra, przynajmniej... Oho, dlaczego ten obraz się morfuje cały czas? Kurwa, to wyglądało jak jakiś upośledzony nietoperz. Dobra, to chyba jest jedno z kółków do kota. Na to mogę wejść, ale dostaję jakiejś grzybnej fazy momentalnie. Więc nie wiem, czy powinienem. Tutaj szafkę mogę otworzyć. Dobra, nie wiem, po co mam tam w ogóle móc włazić. Halo! A tutaj jeszcze obrazek szczęśliwej rodzinki. Pomyślałby kto. Okej, okay, czy kółko teraz wystarczy, żeby kota pchnąć do przodu? Pobawić się nim jakoś? A nie, przepraszam, to tylko jakiś korek, nie do końca kółko. O, come on, naprawdę? A, czyli rozumiem, że to nie do końca teraz wystarczy, co? Tam mamy znowu dzwona! Okej, okay, okej. Okay. Czyli to w takim razie nie wystarczy, żeby kotka naprawić. Ale co to leżało? Nie no, to nie było żadne ciastko. Nie zauważyłem tego dzwona tutaj. Dobra, trybik muszę wyciągnąć. Dobra, dzwon, zegar, wiecie o co chodzi. To może się lepiej sprawdzić. Jako zastępcze kółko dla kota zabawkowego. Proszę bardzo. Mamusiu, zrobiłaś mnie lepszym. Teraz jestem mechaniczną bestią zniszczenia. Dobra, okej. To też nie wyszło. Czy ja coś więcej znajdę w ogóle w tym pomieszczeniu? Czy może raczej powinienem rozszerzyć obszar poszukiwań? Klocki, nie klocki. Tutaj już chyba nic nie leży. Mam wrażenie, że muszę kawałek dalej jednak zawędrować, żeby coś tutaj kolejnego zastępczego znaleźć. Nie wiem, no jakieś potworzysko straszliwe tam się chowa za tym obrazem, który się topi i pojawia jednocześnie cały czas na zmianę. O nie, z tego zegara już nie wyciągnę nic. Nie wiem, czy tego kotka dam radę w ogóle naprawić. O, come on! Naprawdę? Kręci mi się w głowie przed tym komputerem. Po tym wszystkim, co się tutaj dzieje. Nie, tutaj nigdzie nie przejdę. Gdzie jest ta pie... O kurwa, światło jakieś, cokolwiek? A, cofnęło mnie, co? Czyli jednak, kurwa, coś się tutaj musi znajdować. Ależ skamisko, nie mam zielonego pojęcia, co mam ze sobą teraz zrobić, ani co mam skąd wyciągnąć, żeby podziałało na tym kocie. Już dwie rzeczy przetestowałem, żadna nie działa. Żadnej kolejnej tutaj nigdzie dookoła nie widzę, niczego, co by chociaż trochę okrągłe było. Może z tego obrazu dam radę? O, tam coś jest, kurwa, tego nie zauważyłem. Mogę to, mogę zrzucić. Ale co to jest dokładnie? A, come on! Ja po prostu upadam. To jest, kurwa, legitne kółko od tego kota. Dosłownie prosto z zestawu. No i co, teraz kocie będziesz zadowolony? On mi da światło, żeby iść przed siebie, bo ciemność mnie tutaj zabijała. Aczkolwiek te ślady, które są tutaj na ziemi... Good! At least you can still feel something. I look at you and I see nothing. Not the beautiful girl I fell in love with. Not the mother of my child. Not even the hateful monster you pretend to be. You're just empty. I look at you and I feel nothing. And it scares the hell out of me. I forgot to say how hideous I am. Go on, I know you want to. God, not that again. I know you're disgusted with me, admit it. You're right, I am disgusted with you. But it has nothing to do with the way you look. I'm disgusted with what you let it do to you. How you let it change you. Mąż roku, naprawdę. Zamiast pomóc swojej żonie, będzie odrażony tym, że nie potrafiła sobie z tym sama poradzić. Fantastyczny wybór, panie mężu, panie malarzu, naprawdę. Nie dało się dobrać lepszych słów do opisania tragedii, przez jaką przeszła twoja żona, naprawdę. O, drzwi są zamknięte, więc kota uwjeżdża w jakiś tajemniczy tunel. Co ja mam teraz ze sobą zrobić? Małe kotki też są, ojej. Wszystkie zabawkowe. Nienawidzę tego, jak bardzo ta gra jest tutaj przepchana symboliką. Bo nie rozumiem połowy rzeczy, które się tu dzieją. No nie, przywieziesz mi jakiś klucz? Kocie, no nie uciekaj, nie wydupcaj stąd. O ja pierdolę, jakie głowy wystają z tych obrazów. Come on! Zaczynam je szlamem zalewać. Dasz mi klucz? O, to się teraz otworzyło. Teraz już nawet nie ma żadnego wyboru. Mamy tylko wielki obraz naszego princess. Starego. Princess, wake up. I need you to get dressed real quick. O. There are men coming. Some very bad men. They want to take you away from me, but I won't let them. We won't let them, will we? Yes. Now I remember.
throughout all the chaos and misery, in his own flawed and misguided way, he did love her after all. His way of expressing it was a different matter altogether. Okej, okay, rozumiem. Widziałem jedną opcję w ustawieniach, którą bardzo chętnie sobie teraz szybko zmienię. Wskaźnik latarki, włącz, wyłącz latarkę. Jako, że tutaj nie muszę martwić się o baterię, to niech będzie włączona cały czas. Ale cholera, no nie wiem, czy to jest takie dobre wytłumaczenie. Jasne, pewnie gdzieś tam wewnętrznie ją kochał, ale sposób, w jaki się miłość wyraża, też ma tutaj duże znaczenie akurat. Dziecko zamknięte w domu, które jest pożerane przez pleśń w relacji jego rodziców. Grasping at the remains of my sanity, declare this to be my last will and testament. I hereby deem all my previous wills just as worthless as the shallow husks calling themselves my friends and associates. To my agent, Thomas Caldwell, I bestow the hellish vermin that infest my home, praying that they will gnaw away at him endlessly, bleeding him dry, just like he did to me. To my publisher, Liam Brickstone, I bequeath the flames that consume the love of my life in hopes they will devour him, along with the wretched whore and the squealing bastard he calls a family. To my lawyer, James Jerome Sadler, I pass on whatever illness has rotted my brain and soul away so that he can feel just as empty and useless as he was to me. To any other parasites that come crawling out of the woodwork, I leave nothing. To hell with all of you. Finally, to my beloved daughter, I leave all my earthly possessions. For what they're worth, I hope they will inspire you to realize your true potential. The final, most precious gift, however, is not mine to give. You will have to discover that on your own. I believe in you, as I always have. Jezus Maria, dobra. Na sam koniec swego żywota ojciec naprawdę nienawidził całego świata dookoła siebie, oprócz swojej córki. Jakby nie wątpię, że gdzieś głęboko w tym niezwykle zepsutym i zniszczonym człowieku dalej tkwiła ta iskierka po prostu osoby, którą kiedyś był. No ale finalnie niestety zgasła. O! Dog better not be where I think it is. Kurwa, halo, piesku, won! Ojciec jest wkurwiony, chyba trochę popił. Hey there, princess. You want to sit on daddy's lap? Yes, Maria. It's okay. To jest to, o czym mówiłem. Mogłem poprosić psa, żeby zeskoczył z tej kanapy, dotykając go, bo jakby stary tutaj przyszedł, to by się wkurwił jeszcze. Jak tylko bym się tutaj zbliżył, Jesus. Są tak szybkie sceny, że nawet jakby trudno jest zareagować, więc wchodzi panika i takie myślenie, o, co mogę w tej grze zrobić, a nie jak wpłynąć na tę historię. Szczur, ugarstwa. Okej, okay, no dobra. Co mamy tutaj jeszcze dalej u góry, bo nawet nie jestem pewien. Tam mamy cały ten gabinet. Okej, okay, gabinet na razie przebadaliśmy. Tam była kłótnia rodziców. Czyli to było opowiadanie się po prostu po jednej ze stron. I wszystko teraz jasne się stało. Wizja tutaj w pokoju, w którym nasza matka dogorywała, umierała i cała poparzona leżała w jakiejś zgniliźnie, już jest ukończona. Niestety nie skończyła się zbyt pozytywnie dla nas. Nie pomogliśmy matce. Tutaj nie mogę wejść. Nawet nie jestem pewien do końca, co tam się znajduje. No dobra. Dwa pomieszczenia tu jeszcze chyba są, czy jedno tylko? Nie, jedno. Mamy pokój córki. Wydaje mi się, że tam na wprost był pokój córki, a tutaj nie jestem nawet pewien. Ale wbijmy tu. Hello. O Jezus Maria, nic tutaj nie ma w tej chwili. Wszystko wyniesione. W którym momencie to zostało wyniesione? Myślałem, że jak on tutaj umarł, tak po prostu zostało całe to miejsce. Ale ten obraz dziwaczny. O! All right, young lady. Shall we continue? Right. Whatever happens, just keep looking at me and listen. Okay. Now, where was I? Ah, yes. The princess was all alone in the dark. And yet, she felt that the evil witch was lurking nearby. As her eyes adjusted to the darkness, she saw something moving in the corner of her eye. And yet, she did not dare to move.
for she knew that that would be the end of her. Oh, kurwa! The princess heard a piercing growl. The witch had unleashed her familiar, the hellhound. Stary, popierdoliło cię, co ty dziecku opowiadasz? Its perky ears wary of even the slightest sound. The princess remained motionless, letting the monster pass. O Jezus Maria, dobra, rozumiem, że jak będę oddawał się moim naturalnym odruchom patrzenia na coś, to wtedy ta historia nie będzie się tak pięknie kończyła. It seemed like the worst was behind her, and yet she knew that it was not over. Mroczny ogar piekielny używał telekinezy. Waiting for her slightest move. Frozen in terror, she kept looking straight ahead. Oh, i znowu psylocybina wjeżdża. Terrifying cackle. It was the evil witch herself. The wretched thing despised beauty and innocence. Jaki ojciec opowiada dziecku tak popierdolone historie? Przecież gdybym ja był mały i to usłyszał, to bym miał koszmary przez tydzień minimum. Didn't dare to look. She had to keep her head straight, lest she be cursed by the witch's foul magic. She could almost feel the chilling touch of the witch's hand at her neck. She felt the sudden urge to run away. Cały pokój zmienił się w las pełen bestii. For she knew that was precisely what the witch would have wanted. And then, just like that, the chill was gone. Dobra, ojcze, wiem, że każdym razem, jak będę próbował patrzeć na to, na co mnie świat kusi, żebym patrzył, umieram. It was almost dawn. It was almost over. And there. The princess stood triumphant in the sun, smiling as she... Wait, that's not right. Her face. Why is she still... scared? Oh, God. I didn't mean to... Princess, I am so sorry. It's not that he was cruel. It's just that, to him... reality was just a pale reflection of art. Przepraszam. He was blind to the world, unless it was translated to him through a canvas. Czy ja przed tym ojcem byłem ukrzyżowany na szybko, żeby mógł mnie namalować? Bo to jest ewidentnie efekt tego całego malowania, które widzieliśmy, obarczonego historią w jego wykonaniu. Całkiem przerażającą. Ale chyba się udało, tak mi się wydaje. Ostatecznie zdał sobie sprawę, że my byliśmy przerażeni, kiedy on po prostu szczęśliwy był, że nas maluje. Może w jego głowie cały czas wcale nie robił nic złego. Nie wiem, no nie każdy się nadaje do bycia ojcem, cóż mogę wam więcej powiedzieć. Co mamy tutaj? O Jezus Maria, dobra, to jest ta kolekcja wszystkich obrazów, Jesus. A tutaj mamy po prostu to. O tak, ojca popierdoliło przez te wszystkie obrazy, które są dookoła. Kompletnie mnie to nie dziwi. Ale to jest całkiem zgodne z tym zakończeniem, które widzieliśmy. Na niektórych wygląda lepiej, na niektórych wygląda gorzej. W większości raczej piękna, chociaż widać tutaj jakąś ewolucję tych wszystkich obrazów, bo wygląda na każdym trochę inaczej. Tutaj oczy są troszeczkę pierdolnięte, tutaj jest właśnie poparzona z jednej strony, tam w ogóle jest potworna dalej. Ostatecznie chyba nie dostaniemy pełnej odpowiedzi, jak ona w 100% wyglądała. No dobra, zbadaliśmy w takim razie górne piętro, tak mi się wydaje. Tamto jedno pomieszczenie cały czas jest dla mnie niedostępne, ale czy ono kiedykolwiek było dla mnie dostępne? Mam wrażenie, że nie. Kto wie, może teraz, kiedy już przebadam cały ten dom, wejdę do każdego tego pomieszczenia, uda mi się po prostu... uda mi się otworzyć tamten pokój, dopiero dowiedzieć się, co tam takiego się znajduje. Dobra, nie wiem gdzie iść dalej. Tutaj mamy... Co tutaj? O kurwa, piwnica. No dobra, jolo. Musimy też pójść do piwnicy. Nie wiem czego się spodziewam. Jasne, nie... O tak, będą się tutaj tylko losowo rozpierdalały rzeczy, ale mam wrażenie, że... Ta piwnica jest nie mniej przerażająca niż cała masa innych kurwa piwnic w horrorowych opowieściach. Ale może mi się wydaje... No! I told you never to come down here! Dlaczego? Co się dzieje? O co? O nie!
O, zajebiście. Okej, chyba nie tak to miało do końca wyglądać. Kurwa, i co? Skąd miałem wiedzieć, że mam do niego nie podchodzić? Och, come on! Ojciec gra sobie na pianinie. O, Jezus Maria. Świetnie. Dobra, zajebiście. To mi się udało. Teraz chciałem, kurwa, być proaktywny, ale spierdoliłem, bo nawet nie wiedziałem, jak to zepsuć albo jak to zrobić dobrze. Świetnie. I stary się wkurwił. Po całkiem dobrym przebiegu tego, jak mi na razie szło. Fuck me. Jebana piwnica. Widzicie, tego nie lubię, kurwa, nieczytelności gry. Nie jestem w stanie tego za pierwszym razem, bez poprzednio nabytej wiedzy, przejść w taki sposób, jaki bym chciał, bo wszystko jest takie niejasne i ukryte. Pierdole. Wchodzimy do studia. Co się będzie tutaj działo? Obrazu oczywiście nie ma. Jakim cudem tutaj słońce miałoby być, jak ewidentnie, kurwa, tutaj za ścianą czy za oknem to po prostu jest jakaś dżungla. O Jezus Maria, co tu się, kurwa, dzieje? Test? A, no jakby mnie w Matrixie załadowali do jakiegoś VR-owego po prostu malowania. Pędzelek? Albo kredka. Nie no, użyjmy pędzla. Już nas raz ojciec opierdalał. So green and vibrant and full of life, but also young and inexperienced. Let's try to find them a more poignant season, where they are wiser, have some stories to tell. Okej, okay, starsze drzewa, co? Czyli może jakieś takie bardziej jesienne kolory powinny się tutaj znaleźć? Mam wrażenie, że to właśnie nam ten ojciec sugeruje. Tutaj mamy kredki. Nie, nie podnośmy kredek. Jeżeli stary ma nas docenić, to musimy używać kolorów, które będą miały tutaj sens. Ale tak, żeby były starsze. Czy on jakoś nam w ogóle powie, jak te starsze drzewa mają wyglądać? Nie jestem pewien. Mam wrażenie, że żółtą farbę musimy może znaleźć. Starsze drzewa, no to chyba oznacza, że może mają takie pożółkłe już liście. Ale nie wiem, czy starsze drzewa mają żółte liście. Jak wyglądają stare drzewa? Dalej są brązowe, ale liście na pewno nie są zielone. Na jesień liście się robią takie, kurwa, powiedzmy żółto-czerwone. Więc jaki kolor będzie dobry? Czerwony może? Dobra, wezmę te czerwone farby. Boże, ja pierdolę. Jak się wydarłem? Fuck me. Okej, dobra, nie wiem, dlaczego boję się pieseła. Pieseł moim przyjacielem przecież chyba powinien być, nie? Dobra, okej, jakie jeszcze tutaj mamy kolory? To jest niebieskie, nie, niebieskie nas nie interesuje. Czy znajdę tutaj żółty? O, to jest pytanie. Bo jedyne, co mi się kojarzy z takimi drzewami, które są bardziej dojrzałe, to właśnie czerwony albo żółty. Ale jeżeli znajdę tu gdzieś żółtą farbę, to będę miał niezłą zagwostkę w takim razie. Jakiej powinienem użyć? Tam już jedna leżała, ale to była zielona na początku. Tam była niebieska, czy jakąś jeszcze gdzieś tutaj dookoła znajdę? Może w tych szafkach, nie szafkach będzie sobie gdzieś leżała? No nie! Nie widzę tutaj już żadnej innej farby nigdzie dookoła. Kredek nie chcę, ponieważ za kredki dostanę opierdol. Po tym jak konia pomalowałem na różowo, to już dostałem opierdol. Tutaj mamy zielone. No dobra, YOLO. Jedyny z tych trzech kolorów, który mi pasuje do starszych drzew, to czerwony. Ah, yes! The autumn of life. No dobra, niech będzie. Jesień ma takie czerwone kolory. Let's see how our little hut fares when the skies grow dark. Czerniejące niebo. Dobra, szukamy czegoś ciemnego, najlepiej czarnego. Kredki nie podnosimy, potrzebujemy pędzla. Jak na razie ojciec w samych superlatywach opisuje nasze przygody z tym jednym obrazem. Ale to naprawdę... O, co to jest? Meduza? No ewidentnie, ma węże zamiast włosów. Żółte nie! Czerniejące niebo potrzebujemy w tej chwili. Dobra, ojcze. Będę wykonywać twoje rozkazy, będę twoją małą malarką. Zgodnie z twoim życzeniem. Niebieskie nie, to niebo ma być rozpierdolone kompletnie. Ma zwiastować nadejście apokalipsy. Potrzebujemy czerni, równie ciemnej, jak twoje serce, ojcze. Tylko tak to mogę chyba podsumować. Co my tutaj mamy? Obrazy, 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 ale nigdzie tutaj nie widzę... O kurwa mać! Ała, no i znowu pies, on na mnie szczeka, come on! Jezus Maria, dokąd ja teraz idę? Halo! Będzie tu jakaś kurwa farma? Halo, mogę tu zejść? Nie wiem, mogę? Nie mogę? Farba! Tu jest czarna farba. Kurwa, co ja mam teraz ze sobą zrobić? Halo! Nie mogę tu przejść! Dajcie mi farbę! Czy ja muszę tu jakoś, nie wiem, zawalić? Wypełnić czymś? Halo! Coś tu się wlewa? Wylewa? Nie mogę tu przejść! Nie pozwala mi, kurwa, przejść! Halo! Tam jest farba! I to czarna! Daj, podnieś farbę! Co mam, kurwa, ze sobą zrobić? No, idź!
Dlaczego ja słyszę cierpiące zwierzęta wszędzie dookoła? Halo? Szafa przestała się przesuwać. Ta cała kupa gówna, która się tutaj... O Jezus Maria, to są odgłosy tego, po czym chodzę. Może muszę się zatrzymać? Nie mogę sięgnąć tej farmy, jebam. Piłka! Muszę wepchnąć tam piłkę, kurwa! Tak! Jezus Maria, ta gra tak rzadko chce, żebyśmy cokolwiek tutaj przesuwali, że kompletnie o tym nie pomyślałem. A zdecydowanie, przepotężne odgłosy cierpienia związane z tym, po czym chodzę. Są tutaj lalki, są tutaj takie maskotki zwierząt, a ta piłka nichuja kurwa się toczyć nie chce. Dasz radę, piłko! Wierzę w ciebie. Musisz wypełnić tamtą szparę, bo jak stary mi tutaj zobaczy, że pomalowałem niebo na niebiesko, kiedy ma być burza, to mnie rozpierdoli na kawałki. O, dawaj! Walcz! Nie wiem, dlaczego to się tak kurwa ciężko toczy. Może dlatego, że jestem tylko dzieckiem. O nie, jak patrzę w dół, to jest 100 razy lepiej. Fuck me, dawaj farbę. Dobra, to myślę, że będzie odpowiedni kolor, dobrze dobrany. Patrząc po tym, co musiałem przejść, żeby go złapać w swoje ręce. Dobra, wracamy naszym pięknym, cudownym labiryntem pojebania. Jeszcze jedną warstwę będzie kazał mi malować? Jeszcze jakaś trauma tutaj, jako zadanie domowe? Co, tato? Co ty na to, tato? Okej, no dobra, ale może spełniając jego życzenia, ta historia jeszcze skończy się dobrze. You see? In the end, all we take for granted is fragile and temporary. Man passes, while nature endures. Speaking of which, I don't think our proud stallion likes the weather. Let's brighten things up a bit. Rozjaśnić niebo, co? Okej, mamy konika. Jak konikowi rozjaśnić niebo? Nie kredką, nie chcę jej podnosić. Tu mamy co? O, pani królewna z mieczem. Pokonała kamień, dumna. Przedalej. Okej. Rozjaśnić niebo, czyli jakiś jasny kolor będzie nam potrzebny. Zobaczę, jakie tutaj kolory w ogóle znajdę, to wtedy będę mógł zadecydować, czy ten to będzie jasny, czy nie będzie jasny. Nie wiem, jakie są jasne kolory. No niebieski potrafi być jasny, byleby nie był po prostu granat. O, kurwa mać, psie! Miałeś być moim kolegą. Co to jest, fioletowy? Nie, dobra, fioletowe niebo raczej na pewno nie będzie. Nie możemy tutaj uderzać w kolory, które nie są obecne w prawdziwym życiu. Już raz nas ojciec o to opierdolił. Wiecie co, no powracam cały czas do tego, no ale mam wrażenie, że to może być takie kanoniczne wydarzenie, które po prostu zostanie w głowie dziecka. Może pieseł tam, skąd przybiega, mnie będzie prowadził do odpowiedniego koloru. Co to jest za kolor? Co to kurwa jest za kolor? Żółty? Zielony? Wygląda jak zielony, albo kurwa żółty, ale szczerze nie wiem. Trudno mi powiedzieć. Nie wiem, czy chcę go podnosić, jeżeli nie wiem, co to za kolor. Zobaczmy, jakie inne znajdę. Bo być może jakieś znajdę, a być może nie. I czy ja mam tutaj limitowany czas? Nie mam zielonego pojęcia. Nie, to się wydaje być takim jednym wielkim, długoesnym korytarzem naokoło pomieszczenia, które jest w środku. Więc chyba nie. Chyba to jest jedyny kolor, jaki znajdę. Więc to musi być żółty, no niebo nie będzie zielone. Nie wiem, czy są takie ewenementy meteorologiczne, gdzie niebo robi się zielone. Wątpię. Ale ta, o Boże, jaka chujnia tutaj ma miejsce wszędzie dookoła. A może jednak teraz kolejne kółeczko? Nie, ten świat się zmienia, on nie jest cały czas taki sam. Nie wiem teraz, gdzie jestem. Wydawało mi się, że znam rozkład tego całego korytarza dookoła, ale... Wszystko się teraz transformuje. Tutaj znowu ten fiolet. No to nie, nie znajdę już chyba żadnej innej farby. Da się wyjść jakby na jeszcze bardziej zewnętrzny ten korytarz? To jest dobre pytanie. Tutaj była ta farba? Nie. Czy muszę pójść jeszcze bardziej w tym kierunku? Kurwa, może? Nie wiem, kryptyczne to strasznie. Nie dziwię się, że Layers of Fear nie przemawia absolutnie do każdego. Jeden wielki symulator spacerowania, połączony z elementami horrorowymi. I jumpscarami, oczywiście. I niesamowicie ukrytą poprzez aluzję, symbolikę i metafory fabułą. Dobra, nic tu kurwa nie ma, poza potencjalnie tym. Dobra, to chyba będzie to. Dobra, bierzemy to. Wydaje mi się, że to jest żółty. Nie mam zielonego pojęcia, czy to jest żółty, czy zielony, ale muszę jakiejś farby użyć, więc użyję tej. Jak to spierdolę, to trudno. Wyglądała na wystarczająco jasną. Plus poza tym znalazłem tylko fiolet, a fiolet raczej to nie będzie to. Ja chciałem przysprintować, a to już jest kurwa sprint. Ja mam nogi, nie mam nóg.
Mam wrażenie, że brak nóg, a jednakowoż mimo wszystko poruszanie się bez żadnych wspomagaczy oznacza, że latamy. A jak latamy, powinniśmy chyba poruszać się szybciej niż chodząc. No dobra, nie wnikajmy w takie zaawansowane dywagacje tutaj. Dajcie mi już te drzwi, błagam. Cyk, pyk. Jak teraz tam wrócić do środka? Tędy, tędy, tutaj w lewo. Musimy zmierzać jak najbardziej do środka tego wszystkiego. Tam się znajduje sztaluga. Tu drzwi, proszę, wejście do środka z powrotem. Fioletowe nie, fioletowe B. Tutaj jeszcze coś się znajduje, jakaś farba? Nie. Tutaj leży co? To jest zielone, okej, czyli podniosłem żółte, dobra. To akurat bardzo dobry znak może być. Metodą eliminacji wydaje mi się, że trzeba wybrać żółte. Czy niebo może być żółte? No tak, zachody, generalnie słońce potrafi takie barwy mieć. Let's go! That's right. Ha! Dobra, słońce jest żółte w sumie, o czym ja tutaj pierdolę. Co, śmierć słońca? Zajebisty obraz. But a beautiful tragedy is always better than an unremarkable existence. Chyba bardziej mi się podobała poprzednia wersja. I believe he meant well. He wanted me to excel, hoping that when the time came, I would succeed where he failed. Avoid his mistakes. God knows he made plenty of those. Okej. Kartka nowa się tutaj pojawiła. Dziewczynka smutna, kiedy ojciec wkurwiony maluje. Klasyczna historia chyba z tego domu. Dobra, dawaj mi tę latarę. Zobaczmy, co jeszcze tutaj znajdę. Dobra, to już chyba czytałem, tak mi się wydaje. Niestety odkrycie nie mają związanego imponujące niczego więcej. Mówiąc wprost, uważam pańskie nieustanne co? Kurwa, zgubiłem. Dziwaczna próba, redefinicja szczura, wyjawienia prawdziwej podłej natury. Aha, okej. Okay. Czyli, że niby odkrył jakieś niesamowite rzeczy na temat szczurów? Jezus Maria, dobra, okej. Okay. Widzę, że paranoja na punkcie szczurów aż sięgała do poziomu pisania do jakichś, kurwa, tych. Chyba przywołaj 6 wspomnień z dzieciństwa. Prowadziła do... No, napisał do jakichś tam, jak to się kurwa nazywa, magazynów naukowych i próbował opublikować jakieś badania, ale ewidentnie nie został ciepło przyjęty, co? O kurwa, co się wydarzyło? Dobra, przywołałem 6 wspomnień, co to oznacza? Co się stało? Czy to był ten pokój u góry? Tak, to chyba był ten pokój u góry, haha! Dobra, miałem rację, otworzył się w tej chwili przed nami. Ale co takiego mam tam w środku zrobić? Dobre pytanie. Co to jest? I don't know what I expected to find. To drugi pokój dziecka? Nasz pokój dziecka? A final will. What I found was an apology. Expressed in the only language he ever truly knew. Namalował ją. At that moment I could finally see my father for what he was. A man driven insane with sadness and guilt. Trapped in this house, a nightmarish echo chamber of past mistakes and tragedies. It was this house, a place beyond hope, beyond redemption. I knew what I had to do. Aha! Palimy chatę! Młoda, czy naprawdę w historii twojej rodziny nie było już wystarczająco dużo ognia? But I could finally forgive him. Przebaczyliśmy ojcu, co? Ha! Przebaczyliśmy ojcu i odcięliśmy się od naszej przeszłości. Nie wiem jak wy, ale jak dla mnie to brzmi jak całkiem pozytywne zakończenie tego wszystkiego. Ten kurwa mega owłosiony człowiek. Ja wiem, że jest takie schorzenie, które sprawia, że prawdziwi ludzie też są tak owłosieni. Co masz tam? O, to
That's so lovely, sweetie. But why pink? O Boże, czy ona ma swoją własną córkę, a teraz ją pierdolnęło i ma to samo co ojciec? O nie! O! I ten obrazek, który jej namalował, spłonął pod koniec. Holy shit! A intrygujące, co? Przebaczyła ojcu, spaliła dom, odcięła się od przeszłości, ale absolutnie nie oznacza to, że dalej nie siedzi w niej ten demon. O, proszę, proszę, to intrygujące zakończenie. It was done, okej. Okay. Intrygujące, podoba mi się, ciekawie to się zakończyło. Tak, z jednej strony niby historia zamknięta, ale z drugiej strony taki mały cliffhanger na koniec. Co się kurwa jeszcze będzie działo w jej życiu? Czy ona też nie ma w sobie demona pasji? Czy jej też nienawidza muza? Moi drodzy, dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się wam podobało. Cała historia malarza oraz jego córki zamknięta. Mam wrażenie, znaczy nie wiem jakie są zakończenia tej historii córki. Możecie dać znać w komentarzach, jak wy to interpretujecie, ale wydaje mi się, że tutaj mamy mniej do gdybania niż mieliśmy w samej historii malarza. I dajcie znać, co sądzicie o historii tej rodzinki, ponieważ cała była całkiem chora. Możemy tylko gdybać, jak będzie wyglądała historia córki, bo to ewidentnie mówiła do jakiejś swojej córki przyszłej. Więc z jednej strony udało się jej dobre życie wieść, bo wyglądał ten jej dom normalnie, powiedzmy. Nie mamy żadnych sugestii mówiących, że nie wiem, ona też jest opanowana przez żądzę tworzenia teraz. Ale coś w niej siedzi. Demon. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pa, pa.